Siemaneczko, Świetlikowy z tej strony. Kto był na grzybach? Ile grzybów znaleźliście? Podobno jest gruby wysyp. Powiedzieli, że po deszczach to będą takie grzyby normalnie, że... Patrzcie normalnie. Maszynowi przyjaciele się kąpią. Fajna miejscowa, bo to kurczę miejscowa Gołębia Stefana. Przydrożna miejscówka. I zawsze Gołąb Stefan tutaj rano chodził, wychodził sobie z tą całą swoją ferajną sobie biegał. No i co? A my na takim pasioku wylądowaliśmy. No i cały czas wierzymy, że on powróci. Że on powróci. Gołąb Stefan, jesteś tam? Nie ma go normalnie. No dobra. Co, taki hasiok, ale ja bym wam to chciał pokazać, bo są, widzę, że nowe buty, wyrzucili jakieś nowe buty na ten śmietnik, tam jakaś torebka, także co, znajdziemy jakiś kurde, o Jezu, kartonicze, małe, duże, duże nie będzie, nie? Ja, no. Znajdziemy kartonicze, no i co, pokażę wam to wszystko, zobaczymy to razem, bo buty robocze, powiem wam, zeszły od razu na giełdzie. Także takie buty robocze, jeden but, widać, że nowe, nieużywane. Są dwa, zwrócili buty robocze. Także fajne znalezisko, jak na początek, nieużywane. No i dobra. Pro Sport Line. Bierzemy buciki robocze. Tutaj chyba drugie, tak? O, to chyba mój rozmar. Vibram. Co to jest za firma? Bergson. Ty, Bergson portfeli czasami nie robi? Patrzcie, fajne Bergsony normalne. Eleganckie. Mój rozmiar? Może będzie. Ty, nawet mamy Bergsony nowe. Ale jazda. Fajnie, fajnie. Są dwa, patrzcie. Dwa normalne Bergsony, fajnie. Także buciki dobrze wyrzucają. Na hasioki. Też weźmiemy, co jeszcze jest. Także mamy dwie pary bucików już. Tutaj będzie trzecia chyba, damskie jakieś. Jakie to są? Bata. Baty znacie? Ale fajny stan. Fajny stan, praktycznie jak nowe. Praktycznie jak nowe buciki. Zobaczcie sobie i powiedzcie, czy wam się podobają rozmiary 38. Rozmiar 38. Takie baty na gumkach. No fajne, bieli. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Tam torebka jest jakaś. Co za torebka? Torebki fajne, też czasami też schodzą. Świetny stan. Zobaczmy, co to jest. Parfois torebka. Także elegancka torebka Parfois. Czekajcie, że sprawdzę od dołu. Bo to często są nowe. Nie, od dołu też elegancka. Nie ma żadnych odszarpnięć, że tak powiem. Także jak najbardziej możemy ją wziąć. Fajna, z takiego materiału tutaj, czyściutka. Torebeczka Parfois. Wyrzucili na hasiok. Jak najbardziej pasowała teraz do kurtki. Co porabiacie dzisiaj? Jakie macie plany na weekend? Jak spędziliście weekend? A co to jest? Zobaczcie. Taka teczka. Teczka? Jakaś torba. Wyciągniemy to. Sprawdzimy. No, taka torebka. Nie wiem, na co to jest. Saszetka taka. Na co to może być? Ale pachnie nowością. Pachnie normalnie jak... Powiem wam z przeszłości, kiedyś ten zapach kojarzę. No i dobra, jest torebka. Czyli druga już torebka. Co oni tu jeszcze rzucili? Patrzcie, co oni tu jest? Ty, a co to jest? Ty, monety tam są. Ty, patrzcie. Jakiś kuralek, ty. Czekaj, żeby to się nie wywaliło. Ty, biletery wyrzucili. Cały zawsze z biletery. Ale jadka. Ty, tam może być srebro. Ale jazda w ogóle, ty. To masakra, ty. Tego to się kurde nie spodziewał. Zaczęło się od butu. Ty, tam mogą być, czekajcie. To zrobiłem na końcu normalnie. Ty, są monetki jakieś. Łańcuszki są. O kurde, no, zaraz zobaczymy to. Czekajcie, ja to podłożę. Ale już normalnie, a już myślę tylko o tym, powiem wam. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj jest, co jest tutaj jeszcze. Wyrzucili taki kość chyba dla kota, dla psa do zabawy. Tutaj taka jest jeszcze jedna. Także
kości do zabawy dla psa. Co jeszcze? Bombka? Nie, kulka taka, ty. Co za kulka, patrzcie. Taką kulkę wrzucili, w sumie ciężka trochę. Taka kula. Ciekawa rzecz. O co chodzi z tą kulą? Patrzcie. To może być do tego. Do czego to jest kula? To jest zagwozdka. Do czego to może być kula? Po co ktoś taką kulę zrobił? Fajne. Taką kulę wyrzucili na razie. Dobra. Ciekawa rzecz. Patrzcie. Możemy siebie zobaczyć w tej kuli. Co dalej wyrzucili? Teraz to będzie zima. Lato jest najgorsze, wiecie, bo w lato to każdy, wiecie, nie robi porządków. Mało wyrzucałem, dużo zbieraczy chodzi. A w zimę to nie każdy będzie. Pa! Nike Golf. Taka saszeta Nike Golf. A co w środku to jest? Ty, co tam w środku jest? Aparat? Nie, co to jest? Co to jest? Co za ustroństwo? Pa, Nike Golf. Szczotka. Do czego taka szczotka? Do golfa chyba, prawda? Nie wiem, bieli? Zobaczymy. Bieli, dobra, na razie. Ona jest brudna, nie chcę ubrudzić tamtej rzeczy. Ale saszetka, super. Fajna saszeta. Nike'a. Jest taka fajna, bo jest. O, tylko nie ma zaczepu do ubrania, ale zawsze schowek taki, prawda? Fajna rzecz, bieli. Co jeszcze tutaj mamy? Także takie nasze znalezisko na razie. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Co to jest? Podpaski? Boże. Cała paczka podpasek, tak? Podpaski. Always Platinum. Dobra, bieli. Tu co? Też podpaski? Też, Bella Panty. Całe Bella Panty. Bieli. Wszystko co dobre bieli. Co to jest? Od konewki? Ty, patrzcie, co to jest? To jest od konewki chyba, no nie, czy co? Tu się wkłada, tam coś, kurde, ten brzęczy, ale to spatyniałe, zakryte. Od czego to może być? Starość, to wygląda na ciekawy starość. No, ciekawy starość. Co to może być? Takie coś, wazonik, czy od czegoś, od konewki jakieś? Nie mam pojęcia. Dobra, bieli. Co tu jeszcze wyrzucili? Co to? Wkładki, bieli. Co tu mamy? Taki kubeczek, fajny. Pieski z kostkami. Kakasek natura. Kojarzycie? Jakiś handmade chyba, własna robota, no nie? Handmade, własna robota. Ale tu widzę, że ma ryskę. Tu mu ryska idzie. To nie bieli, nie bieli. A, o, nawet po głosie. Po głosie słychać. Proca chyba, patrzcie, proca, ale fajno. Proca normalnie z takim. Lepsza niż tamta, co ostatnio znaleźliśmy. Ale ktoś musiał się naprawdę troszeczkę narzeźbić w tym, żeby zrobić taką procę z takim jeleniem, że tak powiem. A taki jeleń i ma rogi jako proce, fajny. Także takie znalezisko. O, co jeszcze wyrzucili, zobaczymy. Fajne. Fajna proca, co oni jeszcze wyrzucili. Ja już się nie mogę doczekać. Też się nie możecie doczekać? O, jakieś inicjały tam są, ty. Co to jest? Cała saszeta biżuterii, ale jazda. Szybko robimy to, bo chcę zobaczyć. Co to jest? Spodnie? Spodnie. O! Hairfigery. Tommy. Ale fajny, mój rozmiar? Z takim pasem, ale powiem wam, że to może być nawet vintage, ten pas taki. Nie wiem, znacie tą, czy to jest stara, czy nowe logo. Ale fajne, to mi wezmę. To mi Hellfighter'y. Bieli to mi są nowe. Na nogawkach wszystko nowe, jeszcze nie używane. Ewentualnie mogą być vintage. Fajne to mi, bieli. Bieli. To mi Hellfighter'y. Jak wasze znaleziska? Coś znajdujecie ostatnio? Nikt tam nic nie mówił ostatnio o znaleziskach, ale śledzę też jak jest czas, te komentarze. Także dzięki za wsparcie. Naprawdę jesteście bardzo serdeczni, bardzo kochani z wielu regionów Polski, świata. Ja się nie spodziewał, że nawet to będzie
aż takie, znaczy ja się spodziewał, bo sam jestem po prostu zainteresowany tym. Może dla kogoś to nie jest interesujące, a dla kogoś to może być całe życie, prawda? To fajne. Emila, tak? Emila. Pozdrawiam wszystkie Emile. Misiu szklany taki. Fajnie, bieli. Ale to tu ma takie pęknięcia, więc nie wiem. Znaczy pęknięcia, no ale... Nie bieli. O! Taka szkatułka. Vinted czy nie? Fajna. Takie kwiaty. Taka szkatuła. Ciekawe jakie dotowanie jest jej. Bili. O, coś jeszcze od tego widzę. Jest i zamek. Kawa mosiądzu. Mosiądz wyrzucili. Także fajnie. Mosiądz jest dobry. Mosiądz. Nie wiem, klucze jakieś są, widzę. Jakieś kluczyki są. Coś bieli. Takie coś. To ciężko, nie wiem, czy to jest do tego, do... Chyba do... Może to być mosiężne, jak myślicie? Nie wiem, muszę to zweryfikować. Ale to... No i te rzeczy do... O! Patrzcie, na świeczuszkę nawet. Taki świecznik ciężki, ładny. Taki świecznik wyrzucili. Nie ma sygnatur. To srebrny, patrzcie. Ty, magnes nie przyciąga, powiem wam. Posrebrzany, czy może srebrny to jest, ty. Jeszcze było to srebrny świecznik. Nie wiem, bo magnes tego... Magnes nie przyciąga, to stal nierdzewna? Ale to ładnie wygląda ten metal. Powiem wam, że to może być srebrny. Nie wiem, jak myślicie. Ciekawe. Ładny świecznik. Śliczny. Bieli, gdzieś go tutaj trzeba, żeby nie zginął. Tu jakieś takie zaczepy, haczyki. Widzicie co to jest. Co oni wyrzucają? Rozrabiaki. O, rozrabiaki normalnie małe. O, i teraz możemy przejść. Tą szczotkę weźmiemy też do tego Nike Golf. Bo to co, może być szczotka do jakichś golfowych kijów, no nie? Także jeden tu zapakujemy. Jest jednak, tak się ją nosi, patrzcie. Ludzicha. Tak się ją zapina, a jest jednak. I ją tak niesiesz, widzicie? Tak ją niesiesz za to. No i fajno. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Teraz zabierzemy się za nasz największy. No i trzymajcie teraz kciuki. Nie wygląda mi, że coś było, nie mam przeczucia. Kolorystycznie to wygląda tak. Ale zobaczmy. Zobaczmy, co tu jest. Nie, bo to jest dziurawe, lepiej tu położyć to. Kurde, ile tego jest? Ty może weźmiemy to... Może na bazę to weźmiemy. O, fajne. Ty, ładna bransoletka taka, co to jest? Tak, taka rozszerzana. Piękna bransoleta na rękę. Ale wyrzucili, ładno. Nie jest złota, ale jest ładna. Na rękę. Ja nawet bym mógł ją założyć. Bo ona się posypała. Fajna. Fajna, ty. Zostaje normalnie. Zostaje u śmietnikowego na ręce. Fajna bransoleta. Co nie, że tu ma? O, dobra. Masakra. Zobaczmy, co to jest. Taka bransoleta, mniejsza. Też ładna. Nie jest złota, ale kamyczków tutaj nie, niektórych nie ma, także to akurat nie. Tu co jest jeszcze, takie kolczyki jakieś srebrne to? Na boku nie ma bicia?
Nie widzę, nie widzę. Drugi jest taki? Jest celebrytka, może będzie złota. Jest celebrytka jakaś. Ale chyba nie, zobaczcie. Co tu jeszcze jest? Takie coś? Gdzie to mam odkładać? Dobra, będę to odkładał, co weźmiemy, tu będę odkładał do tego. To weźmiemy, to co to jest? To nie. Tak, jakieś ścinki. Widzę, że, ale o, perełki są. Jest fajny z perełek. Wisiorek. Patry na perełki. Malutkie perełki teraz. Bieli. Gdzie wiem odkładać? Tutaj. To co bieli, to tutaj. Co oni tu jeszcze wyrzucili? Do tego nie wiem, jak się dostać. Tu są jakieś łańcuszki właśnie. Ja bym się dostał do tego, bo tutaj to może, nie wiem. Nie widzę tych. To trzeba rozplątać. Rozplączemy to na bazie. Ja to zobaczę na bazie wszystko, bo to trzeba rozplątać. Tutaj tego nie rozplączę. Także wezmę to tu. I wam pokażę na bazie te łańcuszki, czy coś z tego jest. A z tego coś jest? Tu nie, tu nie, tu nie. Co to jest? O, fajny Amsterdam. Love from Amsterdam. Fajne, nie? Love from Amsterdam. Ale jak to? Bieli. Tego misia też tutaj damy. Kolorowego. Co oni wyrzucają? I co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy? A jak wasze znaleziska? Co porabia? O, o! Kolczyk? Nie ma. Zwykły jakiś. I ty... A są dwie sztuki. Są dwie, ale to... Ale weźmy, no. Takie kolczyki. Jak komplet, to komplet. A tu co? To nie jest czasami? Bo chyba też nie jest srebrny taki kolczyk. No sreberga tu chyba nie wyrzucili, ale grosze pozbieramy. Gotówkę wyrzucili. Normalnie. O, jest łańcuszek jakiś. No, ale widzę, że może. Chociaż nie. Ten tutaj taki. Tam. No co to? Nie. Też nie. Ale czarny jest cały. Czarny jest cały ten, także taki łańcuszek. Weźmiemy, o. Ten jest cały. Też weźmiemy. A resztę zostawię chyba, prawda? Bo tu ani kompletu nie ma. Jeszcze jest taki list. No, zostawimy tą resztę całą. Sprawdzimy tylko tamto. No, myślałem, że będzie więcej, no ale cóż. No, ale cóż. Lecimy dalej. Dobra. Bieli to. Lecimy dalej. A, jeszcze tu jest to, żebym tego nie zapomniał do rozplątania. Właśnie. Może teraz to rozplączę? Dobra, dajcie mi chwileczkę. Ja to rozplączę, teraz zobaczymy. Od razu. No, ale tu już normalnie rozplątuję, wiecie, rozplątuję trochę. Już myślałem, że to takie trochę jest nie tak, ale patrzcie. Tu takie mi wyszło. Taki łańcuch, taki serduszko. O, i to serduszko, ten metal, bardzo mi przypominał srebro. Skupiłem się na nim, mówię, znajdę jego, może początek gdzieś wyskoczy. Na razie żadne początki nie wyskoczyły, wiecie, w tym. Ale tu wyskoczyło takie coś, patrzcie, takie coś wyskoczyło. Z jednej strony patrzę, jest napis, no nie? Patrzę, piszę, wiecie, już pompałem. Apo pisze, nie? Tu pisze Apo. Ja mówię, kurde, jest szansa czy nie? Odwracam, a tam co? 925 normalnie, jest 925, jest próbka 925 tutaj. Także tu mamy próbkę, dobrze już poznaję srebro na widok, także ja już to rozplątuję. Ten cały łańcuszek będzie srebrny. To będzie srebrny łańcuszek. Muszę to jakoś rozplątać, nie wiem czy mi się uda, zaraz zobaczymy. Dajcie mi chwilę po prostu jeszcze. Może to jeszcze będzie srebrnego, może to będzie srebrne jeszcze. Zobaczymy zaraz. No, tam to jednak potrzeba, żeby rozplątać tą biżuterię, to potrzeba nożyczkami obciąć tam pewne sprawy, żeby nie uszkodzić, żeby się nie porwało. A my już tutaj dalej lecimy z poszukiwaniami. Jesteśmy na następnym hasioku. Tutaj normalnie łóżeczko, że można
odpocząć sobie po ciężkim dniu. A, mokre, bo padał deszcz, wiecie, pada. Gdzie jedziemy, ale nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Patrzcie, co tutaj wyrzucili. O kurde, masakra, taka miejscowa. Wymiar XX360, że tak powiem. Co to jest za aparat? Masakra. Panasonic PT-EZ57. Masakra. Co to jest za sprzęt? Kurczę, jaki aparat w ogóle. Ale to ma obiektyw lepszy niż te lustrzanki, wam powiem. Ja to muszę czekać, ja to wezmę na zewnątrz. Ja wam pokażę, chwilę. Ciężki, ale nie kolebie nic, nie kolebie, czyli może być dobry, zobaczmy to. Z czym my tu mamy do czynienia? Co oni rozrabiali? Panasonic Lens Relase. Ale nowy ten obiektyw jest w idealnym stanie. Lekko może tu zakurzony, patrzcie. Pyk i koniec. O, jest czysty. Co to za sprzęcie? Ale sprzęcie wyrzucili. Panasonic PTZ. Kurczę, to na pewno nie jest tanie, powiem wam. PJ Link Celestron, co na set. Co to jest? Ale... A tutaj? To jakiś audio, tak? Wideo? Remote? Znacie się coś na tym? Ale w świetnym stanie jest. W świetnym stanie i może rzeczywiście działa. Także fajny, fajny. Ale wyrzucili na siłkę Panasonica. Mega znalezisko. Bierzemy to i lecimy dalej, nie? Bloki osiedla. Osiedla bloki. I co, gramy w tą piłkę? Normalnie. Jestem ubrany, chodzę normalnie jak zegarek, powiem wam. Wiecie dlaczego jestem na bazie śmietnikowego artysty. Jestem ubrany i chodzę tak nakręcony jak zegarek, ponieważ ten zwitek cały, tej całej biżutej rozplątałem. Rozplątaliśmy, bo te przygody przeżywamy wspólnie, więc zobaczcie, jaka teraz przygoda może być ciekawa nas spotkać. Niespodziewana. Teraz dosłownie jestem w takim szoku. Może to ten krzyż nam ten, te szczęście przyniósł. Także dziękuję, dziękuję. W ogóle wam dziękuję, że jesteście. Jestem w ogóle, jak to będzie to, chociaż nawet jak nie będzie to, to i tak zobaczcie co jest. Ten, co widzieliśmy, srebrny łańcuszek jednak, to jest srebrny. Tam już nie pamiętam nazwy. Nie będę teraz brał i przedłużał, przeciągał, bo jestem już ubrany, wiecie dlaczego? Jestem ubrany, zaraz wam powiem dlaczego. Patrzcie, patrzcie, i ten łańcuszek srebrny. Znaczy to jest na rękę, jest fajny wyrób, pewnie z jakiejś firmy, więc pewnie jest coś warty. Tutaj wyszło, że wziąłem, rozplątałem, w ogóle udało się taką czarną wstążkę, jeszcze dalej jestem w szoku, normalnie ma masakra, tą czarną wstążkę taką rozciąłem i wyszły te cztery przedmioty. To okazało się od razu widać, prawda, że ani nie srebro, ani nie złoto. Magnes, patrzcie, przyciąga, widzicie? Pa, widzicie? Magnes przyciąga nam normalnie, dlatego to taka niby celebrytka, prawda, ale to widać od razu, że, bo wiele razy złoto uczyłem się o tej tematyce i powinno być mimo w upływu czasu, upływu lat, starości, nieporysowane, nie mieć żadnych nalotów, jakichś odbarwień, a to widać, takie rzeczy ma, jest takie już, może nie ma aż tak za bardzo, ale widać ryski, prawda? Widać takie ryski delikatne. Tutaj od razu mi się zczaił kolor, że to może być srebrne. Wpisałem w internet i tak, to są srebrne, takie specjalne listki. Także wyrzucili już dwie srebrne, jedną bransoletkę srebrną, drugą bransoletkę, słuchajcie, listki. Jej ochłonę, patrzcie, słuchajcie, może będą emocje, może nie. To jest na pewno srebro, bo już sprawdzałem w internecie, bransoletki, listki, sprawdźcie sobie sami w internecie. To było wszystko w tym zwitku, mimo że się na początku nie zapowiadało tak emocjonalnie, także zrobiła się adrenalina i emocje. Bo patrzcie, ile srebra jest. To jakby, biorąc pod uwagę tej firmy, na pewno będzie więcej warte niż złom. Ale mimo wszystko, te liście, mimo że są listki, powiem wam, że
One 20 gram po czym ważą. Tam coś takiego. Nie są takie lekkie, ciężkie są. I potem patrzę coś takiego. Słuchajcie, ja zawsze powtarzałem, jak to będzie to, bo nie wiem, muszę, jak to będzie to, to pogadamy sobie, no nie? Na razie ubrany jestem, bo lecę już do lombardu, żeby popryskali czymś, sprawdzili mi coś tutaj najbliższy lombard biorę, żeby popryskali mi co czymś płynem do sprawdzenia, bo wyskoczyła taka, pewnie wcześniej w filmie, w tym zwitku będzie to widać, ja jeszcze tego nie widziałem. Wyskoczył taki łańcuszek, no nie? I to widać od razu, że jest przebarwione, że jest mosząc mieć, ale to nie dawało mi spokoju. Patrzcie, taki kwiatek, taka róża, słuchajcie, i ja mówię sobie, no kurczę, czy ona nie za piękna taka, ale patrzcie, nie ma ryski, biorąc pod uwagę. Waga się zgadzała, taka jak wiele razy, już w ręce miałem tą wagę, wiecie o czym mówię, także waga się zgadzała, no i mówię, no kurde, nie wiem, nie jestem pewny. Odbarwień żadnych nie ma. Mówię, nie jestem pewny, ale sprawdzę. Może będziemy o próbę. Patrzę, tu nie ma prób, nie ma. Ale na zgięciu tutaj, to nawet pod lupę nie widać tak dobrze. Jest kwadracik i coś jest wbite tutaj na zgięciu. Także nie jestem pewny co. 2,5 chyba widziałem. Także powiem wam, że ja idę już. Ubrany jestem. Idziemy razem, bo wszyscy idziecie. Idziemy do tego lombardu. Idziemy sprawdzić, czy to jest czasami złoto, no nie? Także ja już to chowam wszystko. I lecimy na lombard. No to lecimy. Dawajcie. O, masakra, ludziska. Jestem właśnie po tym lombardzie i on powiedział, że to nie jest złoto jednak. To nie jest złoto, ale mamy tamte policzynki, co jest srebrne, te listki, także trzeba się cieszyć. Jest srebrna bransoletka, srebrne listki, trochę gram srebra, fajne rzeczy, zabawa, najlepsza zabawa z wami i zapraszam na kolejne poszukiwania, które będą już w nocy. Jesteśmy w Dyżinżansie. To jest za starych, dobrych czasów, nie? I jedziemy, lecimy do...